Samsung. Wiki wagi lekki, na pierwszym torze Miłosz Jankowski, najmłodszy w naszej ekipie. Tak, ale na drugim torze, w drugiej osadzie legenda polskich wioseł. No tak, ale płynie z Bartłomiejem Leśniakiem, znaczy wygrywał jedynki, głównie w Mistrzostwach Polski oczywiście. Chociaż w tym roku nie wygrał jedynki, wygrał tak. Sańciu, który płynie właśnie z Robertem. A Sańciu płynie z Robertem Syczem. Obecny złoty medalista olimpijski w tej konkurencji. No i są znakomici Nowozelandczycy Storm Uru i Peter Taylor, Chińczycy Zhang i Wang. No ciekawe, znowu to samo. Ta sama osada chińska, która startowała w zeszłym sezonie. No. Chińczycy zmienili chyba filozofię podejścia do startów w Pucharach Świata i przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. I o Portugalczykach jeszcze nie mówiłeś. No tak. Pamiętasz ci z tym wspaniałym finiszem z ubiegłego roku z Mistrzostw Europy? Tak. Beto Groźni. Fraga i Mendes. No i na torze szóstym osada niemiecka. Hochbruck, Arnold. Ale to taka osada, która nie bardzo jest znana. A to Mendes. No i na torze szóstym osada niemiecka Hochbruck, Arnold, ale to taka osada, która nie bardzo jest znana. A to znakomici w ostatnim czasie Ru i Taylor. Chcę pojechać na igrzyska jeszcze, nie? Zaczął swe starty w Atlancie. Tak. Z wdowiakiem. Tak. Tam niestety nie byli w finale. Byli w finale B, ale już później pieli się coraz wyżej. No wdowiak, no już nie wdowiak, bo wdowiak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a z Kucharskim od 97 roku. No najlepsze lata Roberta Sycza i Tomasza Kucharskiego. Zwycięstwo w Ekbele, dwa srebrne medale, mistrzostw świata, potem złoto olimpijskie w Sydney. Sydney i w Atenach. I w złoto olimpijskie w Atenach. No nie wiem, czy Robert da radę, no 38 lat, ale... Ale wiesz, lasfo to no sport. Tak. No, tylko... No, ale na razie Chińczycy prowadzą z Nowozelandczykami. Czy musimy też powiedzieć, że te dwie polskie osady są na bardzo wysokim poziomie, bo ta konkurencja, którą teraz oglądamy, jest najlepiej obsadzoną konkurencją zawsze, na wszystkich regatach. Tam się odbywają ćwierćfinały, zgłasza się po 30 parę osad i dostać się do finału A to już jest duży sukces. No, myślę, że nawet i dla Roberta, który teraz buduje powoli swoją formę i wspina się na ten szczyt. No, na pewno awans obu osad był sukcesem, to nie ulega wątpliwości, mimo że jak mówimy też i tutaj nie było pewnych niektórych dwójek, no, nie ma Francuzów, nie ma Włochów. No tak, Anglików, ale... Ale na razie no, już chyba Nowozelandczycy przełamali Chińczyków. Oni dysponują niesamowitym finiszem. Tak, ale jedna z niewielu nowozelandzkich osad, która... No mieli brązowy medal w zeszłym roku u siebie, ale nie wygrali. W Poznaniu dwa lata temu byli mistrzami świata i tutaj troszeczkę sprawili zawodu. No, ale na podium stali, no więc... No stali. Poniżej pewnego poziomu. Oczywiście. Uru i Taylor nie schodzą. No zobaczymy, na razie chyba lepiej płynie pierwsza osada nasza. Czyli Jankowski, Leśniak? Tak, no zdecydowanie lepiej. No to jest półłódki, myślę. Na razie są na trzecim miejscu. Ale to dopiero 1000 metrów, także jeszcze kawałek drogi.
może parę słów o tradycjach wioślarskich w Hamburgu, bo ciekawe są, no. Pierwszy niemiecki klub tu powstał. Tak, z cholebka niemieckiego wioślarstwa. Tak, no. W 1836 roku, bo proszę Państwa, wioślarstwo jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym, sportem nowożytnej Europy. Pierwsze zawody na Tamizie oficjalnie odnotowane 1793 rok. No więc to jest najlepszy dowód. Zresztą angielski klub Leander, klub w Henle jest najstarszym na świecie. No. Tak, ale jak ten klub hamburski jest drugim pod względem. One się wieku. Połączyły, bo tam była jeszcze Germania paręnaście lat później. No nawet parę dziesiąt. Nie, od 53, 17 lat. Ale chyba nasze osady przyspieszyły tutaj w tej chwili. No może, może i tak. No może powalczą jeszcze z Chińczykami. No jeszcze, jeszcze jest teoretycznie szansa. W wioślarstwie do końca nie można wy... No tak, widać, no, że... Zwłaszcza leśnie. Ale w tej chwili... Ale jeszcze Stańczyk zaczynają płynąć szybciej. Proszę, dochodzą Chińczyków. Powoli zbliżają się do Chińczyków. Mają jeszcze 500 metrów, no więc to jest możliwe do odrobienia. Ej, te wyniki wyświetlane. Ja nie wiem, na czym polega, bo to nie jest nic nowego. To było w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata, w zeszłym roku na Pucharach Świata w Lucernie. Tak, skąd się biorą te przekłamania, skąd się prawda? Skąd biorą te przekłamania? Wyraźnie, bo ja rozumiem, że możesz nie uchwycić... No tam dziesiątków niuansów sekund. Sekundowych, ułamków sekundy. Ale jeżeli osada prowadzi na przykład 3 sekundy, to jest długość łódki, to jest po prostu w tym momencie no niemożliwe, żeby była na drugim miejscu. No rzeczywiście nasi przyspieszyli. Ciekaw jestem, czy będą w stanie jeszcze, no, też zależy od Chińczyków, czy wytrzymają. Tak, Nowozelandczycy, no, to jest olbrzymia przewaga. Nasze osady, no, między sobą się ostro ścigają i dzięki temu doganiają inne osady. No tak, no, ale wciąż ta młoda osada płynie lepiej, no i proszę. No zaraz zobaczymy. Atakują Chińczyków, wyraźnie. Nowozelandczycy są oczywiście poza konkurencją. To w ostatnie 250 metrów osady wpłynęły. Ośmieliłbym się powiedzieć, że to jest najlepsza osada tego czterolecia między igrzyskami w Pekinie. No nie, jednak Chińczycy będą na miejscu drugim, a i Portugalczycy. No znowu ten niesamowity finisz portugalski. I tak, a tutaj trzy osady... Ale aj. No, no, chyba ostatnie, piąta i szósta. No niestety. Portugalczycy, jeżeli ktoś z sympatyków wioślarstwa pamięta, jak finiszowali w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy, to wszyscy fachowcy otwierali bardzo szeroko oczy ze zdumienia, że może być tak dynamiczny finisz na dystansie 2 km zawodników ważących no, dużo mniej niż te ciężkie dwójki. No, Portugalczycy byli w szóstości na Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku, także to jest bardzo dobra osada. Z finalistów ubiegłorocznych to mamy tutaj Nowozelandczyków, Chińczyków i Portugalczyków właśnie. Ale nasze osady cały czas idą do góry z formą, bo gorzej wypadły w poprzednim Pucharze Świata, a teraz już... No tam startowała jedna, w jeszcze innym składzie, ale teraz już zdecydowanie lepiej. Tutaj jeszcze Chińczycy toczyli w miarę równy bój, nawet przez moment wyprzedzali osady Nowej Zelandii, ale im dalej ta właściwie w wodę, to było gorzej. Zaraz po starcie. Dość... To aż mi się wierzy, że nie chcę, ale Portugalczycy mają podobno 42 uderzenia na sekundę. No możliwe. Na minutę.